Cześć, z tej strony Natalia i witam was w 20 mnogłasie na moim kanale. I w ogóle dzisiaj mamy akcję urodziny, ale spaliśmy 4 godziny, a w sumie Karol to jeszcze śpi. Halo! Halo! Jest gdzieś tam, o! Wczoraj i dzisiaj chyba dopadł nas kryzys vlogmasowy, bo przez ostatnie 2 dni spaliśmy po 4 godziny i w sumie nie wiem, jak dzisiaj będziemy funkcjonowali, bo dzisiaj mamy imprezę, która będzie trwała do godziny 2. Impreza z okazji 50 urodzin mojej mamy i w ogóle ten budzik dzwoni już 300 raz jak zawsze. Czekajcie, wyłączę go, bo Karol nigdy go nie wyłączy. I w związku z tą imprezą mamy jedną ważną misję, mianowicie musimy przewieźć torty. Kolejny budzik? Ile ty ich masz? Nie, muszę wstawać chyba. Nie powiedziałem, że o czym mówiłam przez ten budzik. Chyba o tym, że musimy przewieźć tort i jest on dwupiętrowy i ma na samej górze szpilkę i musimy go przewieźć 140 km od miejsca jego odbioru. Po drodze musimy jeszcze do Ikei zajechać po ramkę, bo zrobiliśmy mamie pewną niespodziankę, ale to pokażemy wam później. Karol, wstawaj. No ja już nie jestem. Patrzcie, on tak wstaje od godziny. Ale w ogóle mamy 2 filmy zmontowane i przesłane, więc dzisiaj i jutro mamy wolne, Natalia. Wolne, nie wolne, bo nagrywamy ten film, ale w sumie takie nagrywki to jakbyśmy mieli wolne. Tort musimy odebrać do 12, przed tym musimy jechać do Ikei. Musimy się spakować. Ty mógłbyś już wstać? Przeraża mnie to, ile mam zrobienia. Boję się wstawać z tego łóżka. Najgorsze jest to, Karol, że mi się tak kroją oczy, że ja nie wiem, jak my dzisiaj damy radę wytrzymać. Nie, ja już mam plan. Jedziemy do Iławy. No. I drzemka. Ja też tak myślałam, pomiędzy 13 a 14. No, taka drzemeczka wleci, o Jezu, a potem imprezka. Dobra, Karol, teraz już serio trzeba wstawać i się pakować, bo zaraz się spóźnimy, a tam w tym mailu jest napisane, że nie można odebrać tortu poza wyznaczonymi godzinami. Serio? Serio. Więc stoi. Ale zanim Karol się ogarnie, to ja w tym czasie wylosuję numer prezentu dla was. A dzisiaj trafi do was prezent o numerze, uwaga, 22. Pod numerem 22 kryje się gra Wsiąść do pociągu i serio, to jest jedna z lepszych gier planszowych, w które kiedykolwiek grałam. A żeby ją wygrać, to wystarczy, że pod tym filmem zostawicie lajka, suba i wielki komentarz, a wyniki zostaną ogłoszone o godzinie 18:30 jutro na kanale Karola. A jeżeli chodzi o zwycięzcę wczorajszej nagrody, którą była hulajnoga, to poleci ona do, uwaga, uwaga, FOTW. Gratulacje. Karol się jeszcze kąpi, więc mogę chwilę do was pogadać. Wczoraj w ogóle przyszedł mi prezent, który zamówiłam dla Karola na święta. I w ogóle mogę mówić o nim głośno, bo niestety jest nietrafiony. Zaraz wam pokażę, co kupiłam. Padło w ogóle na, wydaje mi się, że fajny pomysł, bo postanowiłam, że kupię Karolowi okulary przeciwsłoneczne. O, proszę, tutaj one są. Bo Karol ma z niebieskimi szkłami i czasami go to denerwuje, że chciałby czarne i postanowiłam właśnie, że kupię mu takie matowe szare. Zaraz wam pokażę, jak wyglądają. W ogóle widzę ekran na fioletowo. No i wyglądają one tak i wszystko byłoby spoko, gdyby nie fakt, że są takie duże. Mają tak duże szkła, że aż tutaj jest przerwa i stwierdziłam, że no będą dla Karola za duże. Pokazałam mu i okazało się, że miałam rację, więc kiedy to nagrywałam? 18 grudnia. Przez weekend nas nie ma, a ja nie mam prezentu dla Karola, więc po powrocie mam tylko poniedziałek, wtorek, środę i czwartek na ogarnięcie dla niego prezentu. Nie wiem, czy to się uda. Trzymajcie kciuki. Dobra, u nas już akcja wpakowywanie wszystkiego do samochodu i Karol, my jedziemy na tydzień czy na jedną noc? Nie wiem, co jutro założę, tak? Wziąłem wszystko, bo nie ma... Wiecie, co on wziął? On wziął jedną koszulę, 2 bluzy, 4 koszulki, a my będziemy tylko jutro do południa. Ale nie ma czasu myśleć, Natalia, bo nie miałem kiedy się zastanowić, co założyć. No i jednak nastąpiła mała zmiana planów, bo nie zdążymy jechać przed tortem do Ikei, więc najpierw jedziemy po tort. Dobra, jedziemy po tort. Ja nie wiem, Karol, czy to się uda. Ja się zaczęłam stresować teraz. Czemu? Nie? No on będzie miał 2 piętra i jeszcze taką szpilkę wysoką. A no to się nie uda, widzę. W takim razie chyba. Ja nie wiem, Natalia, jak my to przewieziemy, serio, nie? Też nie. Dobra, mamy to, zapakowane jest ładnie, więc wydaje mi się, że damy radę. Pokaż go, trochę będzie go widać. Coś tam o, widać. O, złoto-czarny. Tak jest. Pan powiedział, że nawet ten tort jechał na Karaiby, więc chyba Karol do Iławy damy radę. No, mam nadzieję. Dobra, napotkaliśmy pierwszy problem, tort nie mieści się z przodu pod siedzeniem. Próbujemy z tyłu, że nie możemy w ogóle go schować do samochodu. Karol, mi się wydaje, że on się tutaj też nie zmieści. Kurde, ja się boję, że on mi spadnie, zaraz czekaj. Dobra, chyba będzie dobrze, ja chyba siedzę z tyłu. Chyba tak. Trzeba byłoby coś podłożyć pod niego, wiesz, tutaj jest. Okej. Dobra, słuchajcie, udało się wsadzić. Dałem pod spód chusteczki do mycia kokpitu, dlatego że wtedy jest idealnie równo. Ale Natalia dzisiaj jak dziecko z tyłu w samochodzie. Nie pamiętam, kiedy jechałam z tyłu, jak jechaliśmy taką we dwójkę. No, no nigdy, chyba nigdy tak nie było, żebyś była z tyłu. No dobra, teraz trzymajcie kciuki, żeby po drodze nie było żadnego gwałtownego hamowania, bo będzie po torcie, Natalia. Nie, mi się wydaje, że on jest tak zabezpieczony, że on nawet nie poleci, jakby coś się działo, wiesz? No ciasno tam ma, nie? Ciasno, no to siedzenie tak go blokuje, no, że szansy. Ale dobra, nie ma co, bo jest prawie 12, jedziemy teraz do Ikei, tak? Szybko tak i jest. Robimy lodówkę, Natalia, bo to nie może się rozpuścić, nie? Bo to właśnie. Właśnie, to ja tutaj ustawię zimną temperaturę. Ty wyłącz to najlepiej ten nawiew chyba, żeby on tam... Dobra. Czy lepiej, żeby nie wiał? No tak, no bo tak to... Jest chłodno w samochodzie.
No właśnie, nie dobra. W kurtkach dzisiaj. No, idziemy w kurtkach, bo sobie robimy lodówkę i... Idziemy jak takie super jedno. Bez kitu, będziemy chorzy jeszcze. Przyjechaliśmy do Ikei po taką motoramkę, bo zrobiliśmy mojej mamie taki kolaż zdjęć. Tak. Są twarzy Wiesławy i przerobiliśmy w face-upie. Mamy zdjęcia z gwiazdami. Na tak, są połączone. Kim Kardashian i w ogóle różne takie ten i musimy w to coś zapakować. Chyba będzie dobra, co? No chyba będzie git, wydaje mi się. No tak chyba wygląda, tak? To jest ta. W ogóle ja już czuję, że mnie przewieje, nie? Po tej drodze. Jechaliśmy z 10 minut i już czuję, że szyja, wiecie, będzie przewiana. O, przyjemy już chyba przewiało. No tak, taka prawda. Ale czego widzowie się nie robi dla przyszłej teściowej, nie? Pewnie to ogląda, także pozdrawiam. No dobra, teraz wszystko mamy, więc możemy ruszyć w drogę i w ogóle Karolina, nie wiem jak my wytrzymamy do drugiej. Co do drugiej? No na tej imprezie my się tak oczy kleją, ja w ogóle jestem taka nieprzytomna. O, czekajcie, Karola mama dzwoni. Dobra, pogadane. Rozmawia się z Karola mamą, bo organizujemy też taki mały filmik niespodziankowy, ale w ogóle wracając do tego, jestem taka nieprzytomna, że jak ja rozmawiam z Karolem, to pomyliłam strony, nie? Nie wiem. Mówię, Karol, zobacz, jakie po prawej stronie są blisko chmury. Ja Karol tak patrzy chyba po lewej. Faktycznie, nie? Po prostu ja jestem nieprzytomna dzisiaj. No i z naszej dzwonki niestety nic nie będzie, bo jest godzina 12:31, a musimy jeszcze napompować balony, ja zakręcić włosy, wyprasować się, pomalować, więc nie ma szansy, że się wyrobi. Dobra, podjechaliśmy na stację. Natalia poszła po energetykę dla siebie, jej nie poznaje w ogóle, ale no fakt, nigdy tak długo nie siedzieliśmy jak w tym grudniu. Ale w ogóle, uwaga, sprawdźmy jak tam torcik nasz. W sensie nie nasz, ale ten, który wieziemy. Ty, no chyba elegancko, tam jak widzicie konstrukcja z tych chusteczek jest git. But chyba też, ta, stoi, więc to najważniejsze. I wszystko fajnie, gdyby nie to, że jest mega zimno w samochodzie, więc idę sobie też może jakąś kawkę wezmę. Hello, a co ty, monsterkę wziąłeś sobie? Tak. Jezu, widzowie, nie poznaję. Ja chyba nigdy nie piłam monstera w życiu. Nie, raz jak robiliśmy fontannę z monsterem. Ale ty w ogóle nie pijesz energetyków, Natalia. Nie, ale ja już nie mam siły dzisiaj, naprawdę. Przy okazji, słuchajcie, trzeba prezent, że tak powiem, wybrać z tego, z bankomatu. Czekajcie, bankomat na stacji w ogóle. Idealnie, bo zaoszczędziliśmy, no. Ale jeszcze wracając do tych napojów, powiem wam, że ja też w ogóle przed kawy nie piłem jeszcze rok temu, nie? Nie piliśmy rok temu kawy. Teraz kupiliśmy ekspres na tym nowym mieszkaniu i tak naprawdę zacząłem pić kawę, tylko że musi być dużo mleka, bo nie lubię takie, wiecie, siekiery. Dobra, dawaj, wypłacę tam szybko i jedziemy, bo... Monsterka mango, żeby był zdrowszy, bo to owocowe, to tak, na pewno zdrowszy. Jest. Nie, no tak, 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 mango, no, witaminki na pewno. Nie, no 20 mi wydał, ale jest stówka jedna, więc spoko. Dobra, jedziemy? Jedziemy. Nara. Ej, w ogóle robimy test smaku Monsterka i sorry, że jest tak ciemno, ale no jesteśmy w aucie. Ja jestem w szoku, jest pyszny. No. Znaczy wiem, że jest niezdrowy bardzo, więc nie polecam, ale jest naprawdę spoko. Dobra, widzowie, dojechaliśmy i chyba się uda, żeby dojechał w całości. Tylko teraz, Karol, to są ostatnie sekundy, tak? Skup się. Bo jakby teraz ci polecał, to nie wiem, co by było. Ja bym widzowie nie szedł do imprezy, ja bym uciekał do tego miasta z powrotem. Dobra, to jest odstawione, więc teraz jedziemy do domu się ogarnąć. Ja idę się nagrzać w samochodzie teraz. Ja w końcu mogę się z przodu, bo w ogóle całą drogę do siebie krzyczyliśmy, bo przez muzykę nie słyszałam, co Karol mówi. I powiem wam, że ja tak zmarzłam, że ja już sobie włączyłam podgrzewanie siedzenia. Też, ja mam na maksa podgrzanie. Nagrzewamy się. Ja jeszcze piłam tego zimnego Monsterka z lodówki i jak trzymałam go w ręku, to aż mi ręce tak zmarzły. Chcesz dotknąć? Nie, jeszcze weź, bo no mi zimno, odej cię na mnie. Dobra, teraz jedziemy się ogarniać. I chyba pokażemy wam się, jak już będziemy ubrani, czy nie? Nie, no coś jeszcze pewnie nagramy, ale w ogóle... No na pewno musimy dmuchać balony. Serio? Helem! Co? No, jest hel do dmuchania balonów i my podobno mamy to zrobić. O, to ja jeszcze pogadam i zabiję do was po wciągnięciu helu. Dobra, słuchajcie, Natalia ma robiony makijaż na dole, ja właśnie jestem u góry. O, muszę sobie wyprasować ciuchy i impreza zaczyna się o 18. Uuu. Dobry. Dobry, ja nie mogę, ale makijaż mocny, zobaczcie. Czekajcie, bo tutaj aż pokaż. Nie, to aż wygląda, że oczy takie mega ciemne, ale słabe światło tu jest niestety. Ja mam jasne oczy właśnie. Dobra, jaka jest teraz sytuacja? Kręcimy szybko włosy i szybko musimy wyjechać na salę ogarniać balony. A pierdzie, ale to się nie uda, widzowie. Ja muszę iść się jeszcze wyprasować i ubrać się w ogóle. Nara. To co ty robiłeś cały czas? Oglądałem skoki. Dobra, my już jesteśmy gotowi na imprezę, ale w ogóle w domu jest tak ciemno, że nic nie widać i aż aparat się laguje. Proszę, słówka pana Karola. No to widzieli już, widzieli, ale teraz jesteś już, wiesz, perfekcyjnie. Jezu, jak ciemno, Natalia, Boże, ten twój aparat jest do wywalenia, serio. Nie, w ciemności on sobie nie radzi, ale w ogóle nie jest tak źle z moim palcem. No właśnie, a jak tam? Trochę się naprawił, nie jest aż tak źle. Gdzie jest? No, chyba przeżyje. Okej, my jesteśmy już na sali i teraz zaczynamy akcję dmuchania balonów i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, czy to się uda. Ej, coś tam idzie! Tutaj już wszystko przygotowane, ciacho. Stoły rozstawione, teraz akcja wizytówki, balony i różne takie gadżety. Dobra, powiem wam, że wygląda to coraz lepiej. Tutaj mamy konfetti, balony, słomki, wszystko jest na miejscu. Tutaj jeszcze pięknie zawiesiliśmy taką girlandę, o. Całkiem spoko nam to wyszło, wydaje mi się. A teraz już spadamy na imprezę, wszystko gotowe. Tak, w ogóle na ostatnią chwilę taka stresowa była, ale się udało. No, nie wiem, jakie cudy. Widzimy się, widzimy potem, mam nadzieję, że się widzimy, bo nie wiem, jak to będzie. Karol, nie denerwuj.
lubi mnie, pa! Okej, my jesteśmy już po imprezie w domu. Karola wam nie będę pokazywała, bo nie ma co pokazywać. Co? Okay. Nie, nie jest okej. Okay. Idziemy spać i widzimy się rano, pa! Dzień dobry, witam serdecznie, słuchajcie. Jestem w łazience, bo tu jest jedyne chyba takie oświetlone miejsce u notarii rodziców, gdzie można coś nagrać. I co mogę powiedzieć widzowie? Fajna impreza była wczoraj. Niestety, no końcówki nie do końca pamiętam. W sensie było dobrze, aż nagle mnie troszkę ścięło. Nie wiem, tłumaczę sobie, że to przez zmęczenie, nie? Bo przez co innego. Ale ogólnie nagrywamy z Natalii, bo Natalia jest na dole, pomaga mamie, bo wiecie, przyjechali goście jeszcze na jedzenie wczorajszy i w ogóle zostało tego tyle, że trzeba to dzisiaj zjeść. Jest, jak widzicie, 13:48. Natalia wstała o 11, ja wstałem o 12:30, bo no musiałem odespać po wczoraj. No co ja widzę, będę ukrywał. No impreza wczoraj mnie poniosła, ale było fajnie. Potrzebowaliśmy takiego dnia, żeby wiecie, się trochę odciąć, zesytować i też chyba mało nagrywaliśmy. W sensie nie pamiętam, żebyśmy to coś nagrywali, bo tak naprawdę wiecie, musieliśmy się zresetować, teraz odpoczywamy, regenerujemy siły, czekamy, wiecie, do wieczora, żeby na spokojnie już wrócić. Pewnie coś tam w międzyczasie nawet się nagramy, ale idę teraz na dół coś zjeść i wypić, bo no, troszkę suszy. W sensie wypić wodę jakąś czy coś, bo napojów procentowych mi póki co wystarczy. No ale słuchajcie, my już w samochodzie i dzisiaj, o, dobry. Natalia, proszę bardzo, jest driverką, bo... Dlaczego? No ja już mówiłem widzom, że fajna impreza była i dlatego... Tak, i dlatego ja właśnie dzisiaj siedzę tutaj na tym miejscu, na fotelu pasażera, wiecie, poobserwuję drogę trochę z innej perspektywy niż zawsze. Myślę, że mógłbym już spokojnie kierować, ale wiecie, nie ma co ryzykować, nie ma co ten, niech Natalia pojedzie, bo ona słabiej się bawiła niż ja. Bo tak o mnie dbałeś. Jak? Dbałem o ciebie? Tak, Nie no, faktycznie widzowie, trochę zapomniałem o Natalii, ale też... Nie, powiem wam, że Karol w ogóle w połowie imprezy się przesiadł ode mnie i ja mówię, czemu zostawiłeś mnie samą? A ty, no to chodź do mnie jak chcesz. Ja no pomachał mi. Ja też musiałem zabawiać gości, widzowie. Ja musiałem zabawiać też innych gości, wiecie jak to jest. To jest twoja impreza, wiecie. Nie no, nie właśnie nie moja impreza, ale wiesz, czułem się też jako jeden z współorganizatorów, bo przed imprezą też wieszaliśmy wszystko i jakoś tak wiecie, poczułem, że muszę zadbać o gości, nie? Nie no, to jest ciekawa teoria. To jest taka teoria, ale no zapomnieliśmy trochę o was, bo no właśnie nie było jak nagrywać za bardzo, tak, nie? Było takie światło, że po prostu mój aparat nie wyrabiał. Natalia tak aparat nie wyrabiał, nie wzięliśmy mojego aparatu i. Jak rozstawić lamp, no bo wiecie, goście się bawią, no to nie chcieliśmy psuć zabawy wszystkim. Także no nie za wiele nagraliśmy, impreza była fajna, dobrze tak było, wiecie, się trochę odciąć, zresetować i w ogóle. I to był dzień, w którym wyspaliśmy się najbardziej, znaczy najbardziej, nie wiem czy ja się wyspałam najbardziej, Karol się wyspał najbardziej. Ja się wyspałem, ja mówiłem, że do 12:30 było spane, także ja jestem wyspany. Ja wstałam o 11, ale przez całą noc miałam jakiegoś niedźwiedzia obok, wiecie? Serio? No, niedźwiedź tak chrapał. Ja nie mogę, masakra. No ale jak widzicie, jest po 20, więc chyba to do domu, to najwyższy. Chyba czas najwyższy w końcu. Widzowie, trzymajcie kciuki. Mamy film do zmontowania dzisiaj, nie chcecie martwić. Nie, masakra, dobra, jedziemy. Witamy was kolejnego dnia. Wczoraj już do was się nie odzywaliśmy, bo w sumie byliśmy wpadnięci. No, przyjechaliśmy, ja zdążyłam puścić film, zamówiłam prezent dla Ja też, dla Natalii zamówiłem i nic nie robiłem. Nawet mi się nie chciało montować tego filmu, dzisiaj rano go domontowałem. Ja tylko chciałam powiedzieć, że się stresowałam, czy ten prezent zdąży dojść, bo były 2-4 dni, ale na całe szczęście już dzisiaj go wysłali, więc będzie. Mojego dla ciebie nie wysłali jeszcze chyba. Aha, no to fajnie. Ale chcieliśmy wam bardzo podziękować za oglądanie i pamiętajcie, żeby strzelić suba, bo lecimy po 100 tysięcy. No, zostało niewiele dni. Niewiele dni i niewiele subów brakuje, także strzelcie widzowie subika. Jutro widzimy się u mnie, potem u ciebie, potem u mnie, potem u ciebie i koniec. I koniec. Koniec daily widzowie. Ale spokojnie, filmy dalej będą się pojawiały, tylko trochę rzadziej. Trochę rzadziej, ale i tak będziemy się spoko, także tyle co? Tak, widzimy się w kolejnym odcinku. Pa! Never.